Rozdział siódmy. A tu ta Asia. Chociaż nie miała ochoty spotykać się z nią, kilka razy wpadła na nią w szkole muzycznej. Asia stała na korytarzu przy drzwiach do klasy i z ożywieniem rozmawiała z chłopcami, którzy z takim zapałem oklaskiwali ją podczas koncertu. Chłopcy wpatrywali się w Asię z najszczerszym zachwytem, ale rozmowa była całkiem niewinna. Asia i Sasza krytykowali Verdiego, a ich kolega zachwycał się nim. Na Elżbietkę nie zwrócili uwagi. Zwolniła nieco i mimo woli posłyszała strzępy rozmowy. Chociaż nie było w niej nic zdrożnego, Elżbietka poczuła niechęć. Wnuczka senatora chichocze na korytarzu niczym sowiecka uczennica i pozwala się adorować plebejuszom? Pomyślała. Zapomniała, że Asia to jeszcze prawie dziecko, a całą trójkę łączą wspólne zainteresowania. Na czym polegało tak zwane adorowanie? Nie wiedziała dokładnie, ale subtelny urok utalentowanej dziewczyny zmalał w jej odczuciu. Po lekcji Elżbietka wyszła z budynku. Po chwili dogoniły ją szybkie, lekkie kroki. Odwróciła się i ujrzała Asię w byłych sobolach z teczką na nuty w ręku. – Późno pani wraca, pewnie z powodu jakiejś ciekawej rozmowy – spytała Elżbietka ze staropanieńską złośliwością. – Julia Iwanowna wyznaczyła mnie do akompaniowania w patetycznym trio Glinki. Musiałam omówić z wiolonczelistą i skrzypkiem – powiedziała Asia. – Co słychać, Asiu? – rzekła zimna Elżbietka. Spotkało nas nieszczęście. Wuja Seriożę zesłano na Syberię. Brzmiała smutna odpowiedź. Zesłano? Za co? Elżbietka zaraz zrozumiała, że pytanie jest głupie. Czyż oni mówią za co? Za to, że jest szlachcicem, oficerem? Przynieśli zawiadomienie wczoraj o godzinie 11 w nocy. A dziś o drugiej wujek musiał być na dworcu. Zesłali go do kraju krasnojarskiego. Z czego teraz panie będą żyły? Nie wiem. Będziemy sprzedawać rzeczy, spróbuję dawać lekcje. Nie jest to najgorsze. Rozłąka z wujem Seriożą to wielkie zmartwienie dla babci. No i nie wiadomo, jakie tam będzie miał warunki. Głos Asi drgnął. Elżbietka patrzyła na nią. Dziwiła się, że tak lekko zrezygnowała z przyjaźni z tą dziewczyną. Stały pod głośnikiem, nadawano damę pikową. Elżbietka miała wrażenie, że rozbrzmiewający właśnie, nieco jej zdaniem zniekształcony fragment dotyczący losu, który połączył Hermana ze staruchą, brzmi jak los łączący ją z Asią. — Wujek Seriożę jest taki utalentowany — ciągnęła Asia. Komponuje wspaniałe romanse, oczytany. I taki człowiek będzie ładował drwa i odśnieżał drogi razem ze złodziejami i bandytami? Bez orkiestry symfonicznej, bez książek nie potrafi żyć. W naszej rodzinie wszyscy giną, wszyscy, po kolei. W domu nigdy nie płaczą, naprawdę. Dodała, jakby się tłumaczyła. Elżbietka przytuliła ją. Imperium zła, powiedziała i zamilkła, ponieważ pustym o tej porze zaułkiem szedł jakiś człowiek. Imperium zła, powtórzyła, kiedy przechodzień oddalił się. Niszczą najlepszych, najwartościowszych. Niestety, jeszcze nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że to rządy ciemnoty. Oni muszą zabić, rozumie pani? Zabić Rosję. A w szczególności porazić jej mózg, myśl rosyjską, rosyjską świadomość. Dlatego zabijają nosicieli świadomości. Pani nieszczęście to nieszczęście całej Rosji. Asia spojrzała na nią ze zdziwieniem. Widziała pani w Ermitażu Rycinę? Ciągnęła Elżbietka. Przedstawia piękną dziewczynę. Ranna leży na wznak. A wokół niej gromadzą się drapieżne ptaki, żeby ją rozszarpać. I podpis. Belle France.
Tak leży teraz Rosja ze śmiertelnie zranionym mózgiem i sercem. Tak rzeczywiście, szepnęła Asia. Ruszyły razem w kierunku prospektu Litejnego. Gdyby pani wiedziała, jak smutno jest u nas w domu, rzekła Asia. A jeszcze umierająca harcica jęczy jak człowiek. Trzecią noc płaczę, a ja stoję przy niej i nie mogę w niczym pomóc. Trzeba zrobić zastrzyk z morfiny. Przecież musi pani spać, zawołała Elżbietka. Morfina? Morfina to trucizna, zaniepokoiła się Asia. Ależ nie. Morfina uśmierza ból, działa nasennie. Mogłabym wstąpić i zrobić zastrzyk. Potrafi pani? Mój Boże, oczywiście, uśmiechnęła się Elżbietka. Przecież zostałam pielęgniarką jeszcze za czasów Białej Armii na Krymie. Asia spojrzała na nią ze zdziwieniem. A ja wtedy bawiłam się lalkami. Lela, moja kuzynka, także. Umówiły się, że za godzinę Elżbietka przyjdzie, żeby zrobić zastrzyk harcicy. Asia dała jej adres, a przy pożegnaniu powiedziała: proszę powiedzieć, wydawało mi się, że początkowo traktowała mnie pani z rezerwą. Elżbietkę zdziwiła jej wrażliwość. Owszem, proszę o tym zapomnieć. Jestem samotna. Każda przyjaźń jest dla mnie ważna. O 10 wieczorem, nieco stremowana, Elżbietka zadzwoniła do drzwi. Otworzyła Asia i Lela. Asia przedstawiła: moja kuzynka. Elżbietka spojrzała uważnie na Lelę i również uważnie obejrzała pokój, do którego została wprowadzona. Ubóstwo w jakiś szczególny sposób uszlachetniało miniony przepych. Z wnętrzem harmonizowała niemłoda Francuzka, która reperowała bieliznę przy pięknym stoliku z lampą pod abażurem zrobionym ze strusich piór. Elżbietka aż się uśmiechnęła. Taką przyjemność sprawiła jej francuszczyzna madame. Miała wrażenie, że niedola tej rodziny wycisnęła piętno na każdym sprzęcie. Przypominała o sobie w wielu drobnych szczegółach. W tym, że Asia ściszyła głos, kiedy pytała madame, czy mogą wejść do babci, i nawet w tym, że w pokoju było chłodnawo i Lela chuchnęła na zziębnięte palce. Lela także pasowała do określenia podobna. Twarz delikatna, blondynka o bujnych, falujących włosach. Jej rysy były odmianą rysów Asi, chociaż różniła się od niej kapryśnym wykrojem ust i grzywką osłaniającą czoło, które u Asi było wysokie i czyste. Na policzku Lela miała uroczy pieprzyk. Widać było, że ma swoje przytulne miejsce w tej rodzinie i jest z nią blisko związana. A Francuzka nazywa ją podobnie jak Asię, cher petit. Zapukały do Natalii Pawłowny i Elżbietka znów dostała tremy. Pokój Natalii Pawłowny jeszcze wyraźniej zachował dawny charakter. Meble z mahoniu, szafka z ikonami w srebrze, niektóre z nich były pochodzenia bizantyjskiego, kilka sztuk pięknej duńskiej porcelany, a przede wszystkim mnóstwo drobnych fotografii w owalnych ramkach, wypełniających ścianę nad biureczkiem. Były to głównie podobizny ludzi w mundurach najlepszych pułków gwardyjskich. A sama starsza pani, o wciąż jeszcze świetnej postawie i pięknych, chociaż nieco zaostrzonych rysach, z koroną siwych włosów ożywiała tę ilustrację historii rodziny. Natalia Pawłowna uosobiała wspaniałe opanowanie i arystokratyczną umiejętność zachowania dystansu. Miała też charakterystyczną wymowę. Grasejowała, jak wiele dam z jej pokolenia, które stale używały języka francuskiego. Asia przedstawiła Elżbietkę, nie omieszkawszy napomknąć, że to była sanitariuszka u Wrangla. Natalia Pawłowna uścisnęła jej dłoń. Tam na Krymie polegli ojcowie tych dziewcząt, wskazała na Asię i Lelę.
Elżbietka pochyliła czoło. Następnie wróciły do pierwszego pokoju. Asia i Lela wywlokły spod fortepianu nieszczęsną harcicę. Już na pierwszy rzut oka można było się zorientować, że sparaliżowane stworzenie ma troskliwą opiekę i jest utrzymywane w czystości. Minęły dawno te czasy, kiedy Elżbietka umierała ze strachu na myśl o strzykawce. Teraz pewnie wydawała polecenia. Szybko wysterylizowała narzędzia, posmarowano łapę jodyną i Elżbietka zręcznie ujęła strzykawkę. Diana nie broniła się, tylko lizała rękę Asi, która ją trzymała. Psy to zdumiewające stworzenia, powiedziała Asia. Wiedzą to, czego nie wiedzą ludzie. Niekiedy mam wrażenie, że ich rozumienie świata jest głębsze niż nasze, dotyczy tylko innych zjawisk. Tak żal jest chorego zwierzęcia. Przecież nie może się ani poskarżyć, ani wytłumaczyć. Pamiętasz, Asiu, tamtego psa? Powiedziała Lela. Jakiego? Spytała Elżbietka. Był taki pies. Nie możemy go zapomnieć, odpowiedziała Asia. To było na Krymie latem. Byłyśmy jeszcze bardzo dziecinne. Pędzono nas do Sewastopola. Co to znaczy pędzono? Kto pędził? Znowu dopytywała się Elżbietka. Wujka Siriożę i ojca Leli aresztowano. Eskortowali ich Chińczycy razem z innymi aresztowanymi. Nikt nie wiedział dokąd. Ciocia Zina, niektóre inne żony i my obie pod opieką madam szłyśmy za nimi. Gdzie miałyśmy się podziać? Moi rodzice już nie żyli. Szłyśmy daleko, daleko, wśród piaszczystej pustyni. Piaszczyste wzgórza i doliny wokół Koktabelu są latem wypalone przez słońce do cna. Nagle podbiegł do nas pies. Pewnie wśród aresztowanych był jego pan. Konwojent odpędził psa i zranił go. Widać było, że kuśtyka resztkami sił. Potyka się, pada, leży jakiś czas, a potem znowu wstaje, utyka, patrzy błagalnie. Pewnie bał się, że padnie i wyzionie ducha. Lizał nasze ręce, kiedyśmy go głaskały, jakby prosił o pomoc. Specjalnie zwalniałyśmy, by biedak zdążył za nami, a i bez tego wlokłyśmy się wolniej niż dorośli. Ciocia Zina i madam gniewały się na nas, kazały iść szybciej, ponieważ nikt na nas nie będzie czekał. Bały się, że stracimy z oczu oddział. A myśmy szły i wciąż się oglądałyśmy. Pamiętam, przerwała Lela. Madam krzyczała na nas. Rosja zginęła, wszystko zginęło. Teraz lada chwila zginie twój ojciec, a ty płaczesz z powodu psa, jak ci nie wstyd. Sama zrozumiałam, że powinnam płakać z powodu ojca, ale nic na to nie mogłam poradzić. Żal było psa. A oto kto jeszcze był ze mną. Asia zdjęła z kominka starego pluszowego misia wielkości rocznego dziecka. To mój ulubieniec. Niosłam go na ręku. Nie rozumiałyśmy jeszcze tego, co się wokół nas dzieje. Nazajutrz, po tym, jak dowiedziałyśmy się o losie ojca Leli, skakałyśmy przez kałużę na podwórku, koło naszej lepianki i śmiałyśmy się głośno. Aż ciocia Zina wyszła, żeby nas uspokoić. Powiedziała wtedy, że nie mamy serca. Lela wybiegła na chwilę do Natalii Pawłowny, która ją zawołała. Elżbietka została z Asią sam na sam. Proszę usiąść przy kominku. Szkoda, że się nie pali, nie mamy drzewa. Proszę coś opowiedzieć o sobie. Pani rodzice żyją? Nie. Straciłam rodziców we wczesnym dzieciństwie. Mój ojciec, lekarz ziemski, zginął podczas epidemii cholery. Babcia oddała mnie do Smolnego. Nasz rocznik był ostatni. Z krewnych został mi tylko wujek, chirurg, a ja jestem siostrą operacyjną. Czasami w niedzielę jadam obiady u wujostwa. To wszystko. Nie umiem opowiadać o sobie. A po chwili rzekła łagodniej. Jestem bardzo samotna. Asia dziecinnym ruchem przytuliła się do niej. Zginął ktoś z pani rodziny podczas wojny? Mąż, brat, narzeczony?
Nie. Kiedy się wszystko skończyło, miałam zaledwie 19 lat i odtąd nikt mi się już nie podobał. Nie byłam zamężna. Kiedy się wszystko skończyło? Spytała ze zdziwieniem Asia. Tak, kiedy oni zwyciężyli. Odtąd nie potrafiłam myśleć o osobistym szczęściu. Jaka może być mowa o szczęściu, kiedy Rosja pogrążyła się w nieszczęściu? Asia spojrzała na Elżbietkę spod rzęs swymi pięknymi oczami. Była zdziwiona. Pani jest niezwykła. Nie myśleć o własnym szczęściu, ponieważ ojczyzna jest w biedzie, a ja myślę wyłącznie o sobie. Ale moje szczęście jakoś się nie urzeczywistnia. Pani to co innego, powiedziała Elżbietka. Wtedy była pani jeszcze małą dziewczynką, która nie mogła odczuć całego tragizmu tamtych czasów. Nie pamięta pani ludzi, którzy wówczas ginęli. Rosja odwoływała się do swoich bohaterów, a oni bronili jej. Padali i znowu podrywali się do obrony. Należał do nich pani ojciec. Pracowałam wtedy w szpitalu i na własne oczy widziałam, jak ci ludzie umierali i nawet w malignie mówili o Rosji. A ci, którzy wracali do zdrowia, natychmiast znowu szli na front. Ich bohaterstwo nie zostało docenione. Nagrodzono ich krwawymi egzekucjami i łagrami. Dziś już takich ludzi nie ma. W sowieckim kraju zapomniano o miłości ojczyzny, o szacunku dla kobiet, o subtelności uczuć i romantyzmie. Nie pozostało nic z duchowego życia. To są drapieżcy, troglodyci, którzy odprawiają swoje chamskie obrzędy, krwawą stypę. Od nich nie chcę nikogo i niczego. Elżbietka zamilkła i ze smutkiem patrzyła na chłodną czeluść kominka. Mówi pani tak, jakby był ktoś nade wszystko drogi, kto zginął w tamtych czasach, powiedziała cichutko Asia. Elżbietka drgnęła. Coś pani przypomniałam. Przepraszam. Proszę jednak powiedzieć. Był taki człowiek? Nie pomyliłam się? Był, powiedziała cicho Elżbietka. To był oficer jak mój papa? Tak. Poległ? Nie, był ranny. Poznałam go w szpitalu. Pielęgnowała go pani? Tak, to był ciężki przypadek. Nigdy nie zapomnę tego krótkiego oddechu. Wciąż się bałam, że się udusi. Był śmiertelnie ranny? Nie. Na tym polega cały tragizm. Ledwo poczuł się lepiej wtedy... Tak. Czerwoni zajęli miasto. Otoczyli sale, w których leżeli ranni oficerowie i wymordowali ich. Ludzi, którzy nie mogli o własnych siłach wstać z łóżka. Właśnie zachorowałam na tyfus. Nie mogłam mu w niczym pomóc. Nawet nie wiem, jak to się odbyło. Wtedy skończyło się wszystko. Wszystko! Zapadło milczenie. Niektórzy umieją zapominać, ja nie, powiedziała Elżbietka. Widziałam go zaledwie kilka dni, ale pamiętam każde jego słowo, każdy gest. Wciąż o nim myślę. Wciąż. Kochał panią? Nie, jego stan był ciężki. Nie mogło być mowy o żadnym romansie, ale proszę zrozumieć. Przed operacją prosił, żebym przy nim była. Widocznie ufał mi. Sympatyzował ze mną. Podarował mi pewnego dnia flakonik perfum. Chciał go otworzyć i rozlał perfumy na mój fartuch. To jedyna pamiątka, jaką mam. Jeżeli prosił, by pani przy nim była, to znaczy kochał. A jak się nazywał? Tego pani nie powiem, rzekła Elżbietka. Dla pani to zbędna wiadomość, a mnie sprawia ból. Proszę to wszystko zachować dla siebie. W ciągu lat, które minęły, pani jest pierwszą osobą, której się zwierzyłam. Ależ oczywiście, przyrzekam. Dziękuję pani, że mi pani zaufała. Czy był przystojny? W Asi głosie zabrzmiała naiwna ciekawość. Nigdy się nad tym nie zastanawiałam,
przystojny. Jego twarz, sposób wysławiania się, każdy gest świadczył o dobrym wychowaniu. Człowiek odważny, odznaczony dwukrotnie krzyżem świętego Jerzego. Tyle czasu upłynęło. Asia zamyśliła się. Ten człowiek nie był pani narzeczonym. Czy nie chciałaby pani zakochać się znowu, być szczęśliwą? Elżbietka gorąco zaprzeczyła. Ależ nie, nie chcę i nie mogę. Nie potrafię zacząć życia od nowa. Nie widzę teraz takich ludzi jak on, a tylko takiego mogłabym pokochać. Według mnie to uczucie łączy wszystko. Miłość do Rosji, miłość do bohaterstwa, uznanie dla człowieka, który poświęcił życie dla ojczyzny. To tkwi we mnie, tęsknota za tym. To najlepsza część mojej duszy. Nie chcę widzieć siebie z kimś innym. Straciłabym szacunek dla siebie. Asia patrzyła na Elżbietkę bez ruchu, jak zaczarowana. Kocham wiersze Błoka, odezwała się Elżbietka po chwili milczenia. Kiedy je czytam, nachodzą mnie dziwne myśli, bardzo dziwne. Możliwość powtórnego spotkania i miłosnego połączenia tam, po śmierci, bezcielesnego. Błok w wierszach o pięknej damie sformułował tę myśl całkiem wyraźnie. Więc wtedy, podczas takiego spotkania, on ujrzy i oceni moją wierność. Wtedy zostanie uzasadniona moja samotność. Czy rozumie pani, co znaczy dla mnie ta myśl i jak wiele mi daje? Oczy Elżbietki płonęły. Szczupła, smagła twarz drżała. Asia czuła się obok niej całkiem malutka. Jakże jestem pusta i godna politowania przy pani. Nie jestem zdolna do żadnych wyrzeczeń, żadnej ofiarności. Zawsze jedynie pragnęłam szczęścia. On klęczy przede mną, białe kwiaty, cudowne rozmowy, całkowite zrozumienie. W moim wyobrażeniu szczęście jest promienne, porywające, otula mnie jak mgła. Kocham dzieci. Czasem marzę o tym, jak będę kąpała mego bobaska w wanience, w której pływają złote rybki i łabędziątka. Albo jak będę go otulała kołderką w kopercie z koronkami. W wieku 7-8 lat lubiłam układać do snu lalki. Owijałam pieluszkami moją Lili, a pluszowego misia nosiłam w ramionach, śpiewałam kołysanki. Nie mogę sobie wyobrazić życia bez dzieciątka. To także wielki sekret. Będzie je pani miała, z całą pewnością. Każda praczka może mieć dzieci. Do tego nie jest potrzebny ani pani talent, ani uroda. Asia poczuła się winna, że powiedziała jakieś głupstwo. Weszła Francuska. Dzwoniła księżna Daszkowa, powiedziała po francusku. Prosiła pana Siergieja. Nie wiedziałam, co mam powiedzieć, w końcu powiedziałam, że jeszcze nie wrócił. Elżbietka drgnęła. Daszkowa? Panie znają państwa Daszków? O tak, to dama z jednej z najświetniejszych rodzin, odpowiedziała francuska. Elżbietka miała mnóstwo pytań, ale onieśmielona milczała. Zaproszono ją na herbatę. Aby się jednak nie wydać zbyt natrętną, zaczęła się żegnać. Czy ta pani, księżna Daszkowa, nie miała w rodzinie oficera białogwardzisty? Jej mąż poległ pod Perekopem, odpowiedziała Asia. Poległ, myślała Elżbietka, kiedy szła schodami na dół. Przecież on był ranny i dobity. A poza tym nie był oczywiście żonaty. Miał zaledwie 18 lat. Taki wiek wpisano mu do karty chorobowej. Nie miał też na ręku obrączki, tylko pierścionek z korpusu pazów. Elżbietka była poruszona. Właśnie tutaj, w domu Asi, która ją tak pociągała, usłyszała to nazwisko. Koniec rozdziału 7.